Może przyjmiemy tę samą kolejność, która była na początku. Może tak sprawdźmy po kolei. Dobrze, to ja bym zadał panu Marcinowi pytanie. Nawet jeśli założyć, że PKB jest traktowane przez tak zwanych decydentów w zakresie polityki gospodarczej jako kwestia normatywna, czy jakiś termin, który przemyca jakieś przesłanki normatywne, to w gruncie rzeczy co z tego? Czy to jakoś musi rzutować na ekonomię czy na jej metodologię? Czy nie możemy powiedzieć po prostu, że to jest czysta polityka, która może się posiłkować ekonomią w sensie instrumentalnym, albo jako narzędzie, albo jako podbudowa propagandowa, ale to jest jak gdyby wewnętrzna słabość tak zwanej polityki gospodarczej, natomiast w żaden sposób nie szkodzi to statusowi ekonomii jako nauki wolnej od wartościowania, bo ona może podać definicję PKB, nie mówiąc na ten temat nic więcej. Więc mnie zastanawia, jak to się po prostu przekłada na kwestie metodologiczne, pana zdanie. To jest tyle? Mogę? Tak. Przystąpić do odpowiedzi? Wie pan co, w sposób dość oczywisty, to znaczy koniec końców, ja się z Batkiem zgodzę co do jednej rzeczy, że jeżeli zapomnimy o tej całej otoczce filozoficznej, która gdzieś tam krąży i którą tutaj kolega mój tak pogardza, jednocześnie nie uprawiając radośnie i czerpiąc z tego dużą satysfakcję, bo twoje analizy właściwie są filozoficzne z gruntu rzeczy, ja nie wiem, masz świadomość tego. Ale okej, i to co gorsza, niestety nie jesteś tutaj prezesem, to zawsze jest ten problem. Natomiast wracając do tego, jeśli podejdziemy do tego trochę instrumentalnie, jeżeli chodzi o austriacką szkołę ekonomii, to ja zawsze mam wątpliwości, na ile ona rzeczywiście może być traktowana instrumentalnie. Instrumentalnie to znaczy, czytaj, mamy do rozwiązania pewien problem, tak? Bartek na przykład ma zepsuty rower najwyraźniej, więc chce go naprawić. Natomiast no, politycy mają problem taki, że jest kryzys finansowy, który wyraża się spadkiem PKB. No to teraz, jeżeli do tego podejdziemy w ten sposób, że my chcemy wzrostu tego PKB, to dobieramy środki odpowiednie do wzrostu tego PKB. W związku z powyższym, jeżeli ono jest obłożone pewnym wartościowaniem, to w tym momencie zaczynamy uprawiać ekonomię, która jest oparta na pewnych wartościach. To znaczy uważamy, że pewnym celem polityki publicznej powinien być wzrost owegoż PKB, które jest w specyficzny sposób zdefiniowany zresztą, dlatego że to PKB, jak pan doskonale wie, to też jest bardzo silna baza empiryczna i metodami statystycznymi zbieramy sobie dane na temat produktów i usług i tego, jak rzeczywiście, jaka jest ilość tych rzekoma tych produktów i usług, które faktycznie rynek jest w stanie wyprodukować. Jeżeli ukształtowalibyśmy tą politykę publiczną w inny sposób, na przykład wzięlibyśmy jakieś kryterium dobrobytu, które oparte byłoby, tak jak to Sen proponował, na przykład na wskaźniku edukacji, na wskaźniku zdrowia, gdzie ten komponent gospodarczy byłby tylko i wyłącznie jedną z części, to wtedy tak naprawdę zastosuje pan inne środki do osiągnięcia tego celu. Czyli PKB staje się w pewnym momencie elementem, w którym polityce publicznej wyznacza się pewien cel do osiągnięcia. I adekwatnie do tego celu dobiera się środki, a jeżeli dobiera się środki, to w tym momencie mówimy o pewnej metodzie dojścia do tego celu. Czy to odpowiada na pytanie? Nie, ten wątek to pociągnąć dalej. Skomentować, czy powinno się przychodzić? Nie wiem, mi się wydaje, że na to można odpowiedzieć, że to jest takie trochę politycyzowanie ekonomii i sugerowanie, że polityka ekonomia z definicji musi się poddawać politycyzacji. Dlaczego? Znaczy, zastanawiamy, czy moglibyśmy w ten sam sposób powiedzieć, że z definicji spolitycyzowana czy znormatywizowana jest na przykład fizyka, bo można jej użyć do zrobienia bomby jądrowej, którą potem mamy ochotę zrzucić gdzieś, albo możemy ją wykorzystywać w celach pokojowych. No wydaje mi się, że nie, że tutaj jak gdyby musimy mieć wyraźne oddzielenie celu pozanaukowego, jakiemu służy nauka, od samej nauki. I tak samo tutaj mamy oddzielenie pozaekonomicznego celu politycznego od samej nauki, jaką jest ekonomia. Nie widzę jakiejś logicznej konieczności łączenia jednego z drugim, a tym samym rzutowania tego na nasze rozumienie metodologii. Wie pan co, znaczy przykład z bombą atomową jest chyba mocno nieadekwatny tak naprawdę, dlatego że pan mówi o pewnym produkcie, który jest efektem zastosowania jakiejś wiedzy fizycznej i sposobie wykorzystania tego produktu. To równie dobrze można podać przykład z nożem kuchennym, to pewnie by analogicznie zadziałało. Natomiast my tu nie mówimy o produkcie wiedzy ekonomicznej jako takiej, tylko my mówimy o tym, że w ramach pewnej nauki ekonomii kształtuje się na podstawie naszej wiedzy z obszaru funkcjonowania gospodarki, kształtuje się pewną zmienną, jakim jest produkt krajowy brutto, a do tej zmiennej dopasowuje się pewne środki, które mają na celu doprowadzić, ażeby ta zmienna nam wartościowo rosła. Prawda? I teraz jeżeli ja twierdzę, że jeżeli ta zmienna sama w sobie jest
uwarunkowana pewnymi naszymi sądami wartościującymi, to i cała metodologia, która temu będzie służyła, będzie również uwarunkowana naszymi sądami wartościującymi. Teraz oczywiście może Pan wyciąć tą zmienną i powiedzieć, ekonomia to jest wszystko to, co zajmuje się, tak jak Robin sobie to wyobrażał, dojściem z punktu A do punktu B, czyli nasz punkt to jest dzisiejszy poziom PKB, natomiast punkt docelowy to jest poziom PKB, który wyznaczymy sobie jako pewien target, niech on powiedzmy będzie, tak jak to w tej chwili wyobraża sobie aktualny rząd w Polsce, 3,8% na koniec tego roku. Ale nie może Pan tych dwóch punktów wyciąć jak gdyby z nauki ekonomii. Znaczy nie da się moim zdaniem odpolityzować całkowicie ekonomii i powiedzieć, nas nie interesuje to, co politycy nam wyznaczają jako cele, nas interesuje wyłącznie metoda dojścia od stanu aktualnego do wyznaczonego celu polityki. Ponieważ no, w ten sposób doprowadzilibyśmy moim zdaniem takie rozumowanie do absurdu. To znaczy do tego, że zaczęlibyśmy się zastanawiać nad ekonomizacją funkcjonowania krematoriów w Auschwitz. To też pewnie byłaby jakaś ekonomia. Ale wycięcie tego z otoczki normatywnej, myślę, kłóciłoby się z pewnymi naszymi intuicjami. No, nie wiem, czy... Ja bym tylko tak skomentował, że słusznie by ktoś powiedział, że zastanawianie się nad ekonomizacją działania krematorium w oderwaniu od kwestii normatywnych byłoby absurdalne. Natomiast nie widzę, w jaki sposób wynika z tego, że ekonomię należy normatywizować i można doszukiwać się w niej jakichś immanentnych cech normatywnych. Myślę, że rozsądniej byłoby ująć sprawę w ten sposób, że po prostu istnieją różne nauki, które można wobec siebie wykorzystywać jako nauki komplementarne i można normatywnie oceniać skuteczność bądź też nieskuteczność funkcjonowania krematoriów w Auschwitz. Natomiast no, wydaje mi się, że myślę, że tego rodzaju sugestie immanentnej normatywności ekonomii to właśnie stwarzają niebezpieczeństwo czegoś, co też swoją drogą zarzucało się ekonomii głównonurtowej, że ona jest taka imperialistyczna, to znaczy właśnie formułuje swoje wewnętrzne kryteria normatywne, nie artykułując ich wprost. No ja się zgadzam, że niektórzy tak robili, ale myślę, że w tym momencie właściwym rozwiązaniem czy właściwym wskazaniem jest nie przyznanie, że ekonomia jest z natury normatywna, tylko właśnie przyciśnięcie takich osób i uświadomienie im, że przyjęli oni pewne normatywne przesłanki, które nie wynikały z natury rozważań stricte ekonomicznych. No ale może nie wiem, czy jest sens dalej tego, by chciałbym jeszcze może do czegoś innego. Czy to tylko raz za teraz pytanie, tak? A, bo to jest to następne, tak, tym wszystkim. Wie Pan co, mnie, ja z uwagą wysłuchałem Pana uwag dotyczących metodologii szkoły austriackiej i zresztą nie jest ona mi całkowicie obca, chociaż muszę powiedzieć, że ja jestem bardziej sympatykiem pewnie takiego hajekińskiego podejścia i węgierowskiego czy mizosowskiego, ale mnie zaintrygowała jedna rzecz. Myślę, że Pan miał takich pytań wiele i pewnie jest Pan do tego przygotowany. Otóż bardzo trudno jest mi zaakceptować, abstrahując już od tego, że podobnie jak Bartek Scheuer, nie bardzo rozumiem, co to znaczy realistyczność założeń, ale w tym konkretnym przypadku, kiedy mówimy o ludzkim działaniu, Państwo, czy też Pan, przyjmujecie takie bardzo proste założenie dotyczące mechanizmów funkcjonujących w działaniu poszczególnej jednostki. Te proste założenia oparte są, mam takie nieodparte wrażenie, na takiej, powiedziałbym, powszechnej psychologii, którą odkrywamy metodą, Pan użył sam tego sformułowania, introspekcyjną. Teraz dla mnie problem jest taki, że w gruncie rzeczy ta część dotycząca owych założeń to jest nic innego jak pewna baza empiryczna. Tyle tylko, że ta baza empiryczna powstaje na skutek metody, która właściwie w większości aktualnie współczesnej psychologii jest zarzucona, czyli introspekcja. Ona po prostu identyfikuje wewnętrznie pewne, jak to Pan powiedział, przyczyny finalne, cele, do którego faktycznie jesteśmy w stanie dążyć. Na podstawie pewnych założeń dotyczących funkcjonowania tej jednostki agreguje Pan te założenia do mechanizmów rynkowych. To jest jak gdyby pierwszy problem, który ma. Tam jest baza empiryczna i Wy ją odkrywacie, albo Pan ją odkrywa, tylko tyle, że posługuje się Pan metodami, które tak naprawdę na dzień dzisiejszy w psychologii współczesnej są mocno zarzucone. Żeby nie powiedzieć nawet czasami obśmiewane. I drugi problem, który ja mam, to jest problem z tą koniecznością logiczną owych praw ekonomicznych szkoły austriackiej. Problem, który mam, jest taki. Jaką logikę Pan do tego stosuje? Bo słuchając wypowiedzi przedstawicieli szkoły austriackiej, mam wrażenie, że tu mamy kolejny problem. To znaczy, Wy stosujecie logikę potoczną. Albo inaczej mówiąc, taką najprostszą logikę arystotelejską. Natomiast ona wcale nie jest jedyną możliwą. Mało tego, przy
języku potocznym, do którego się odnosi. No bo żeby zastosować jakieś rozumowania logiczne, musi Pan je odnieść do języka, którym się na co dzień posługujemy. Ona zawsze będzie budziła wątpliwości. Czyli gdyby nie ma jednych, jednoznacznych, doskonałych reguł inferencyjnych, które pozwalają nam, nawet przy założeniu, że te założenia dotyczące ludzkiego działania byłyby trafne, rzeczywiście przejść od tych założeń do owych koniecznych praw ekonomicznych wyłącznie na drodze dedukcyjnego rozumowania. Dobrze, czyli pierwsza część pytania była na temat bazy empirycznej. I zgadzam się, niektórzy autorzy austriaccy, na przykład Rothbard, zgadzali się z tym, że można opisać te introspekcyjne dane, czy naszą wiedzę introspekcyjną na temat charakteru ludzkiego działania, jako wiedzę empiryczną. Przy czym to właśnie mi się wydaje jest tutaj bardzo istotnym elementem tej filozoficznej samoświadomości, że jest zawsze podkreślenie, że to jest zupełnie inny rodzaj empiryzmu, niż ten rodzaj empiryzmu, o którym mówią na przykład pozytywiści, czy ci, którzy twierdzą, że hipotezy ekonomiczne to są hipotezy, które należy konfrontować z doświadczeniem w sposób jakiś eksperymentalny. Ja się zgadzam z tym, że nie możemy na przykład mówić o obowiązywaniu czy o jakiejś zasadności mówienia na przykład o prawie przewagi komparatywnej w momencie, kiedy nie ma odpowiednich warunków, w których to prawo może obowiązywać. A na przykład z takimi warunkami nie mielibyśmy do czynienia, gdyby wszystkie jednostki były identyczne, miałyby do dyspozycji te same zasoby, te same talenty i tak dalej. I w związku z tym prawa ekonomiczne muszą być zakorzenione, zgadza się, w pewnej podstawie empirycznej, tyle że to jest zupełnie inny rodzaj empiryzmu. To jest arystotelesowski rodzaj empiryzmu. I w tym sensie to nie jest rodzaj empiryzmu, który w jakikolwiek sposób musi się kłócić z podejściem logiczno-dedukcyjnym. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, Pan wspomniał o tym, że tutaj się stosuje tak zwaną logikę psychologię potoczną. Tyle, że to nie jest do końca przyjmowanie tych naszych wyobrażeń na temat natury naszego działania i kończenie już w tym momencie naszego wywodu. To jest też właśnie kwestia odpowiedniej, logicznej interpretacji tych naszych danych introspekcyjnych. Natomiast a propos samych tych danych introspekcyjnych, ja bym powiedział tak, rzeczywiście u Misesa na przykład i u innych co wybitniejszych autorów austriackich pojawia się taka sugestia, że samo zjawisko ludzkiego działania i inne te kwestie natury psychologicznej są pewnego rodzaju ostateczną, metafizyczną daną. I są daną, no, która urasta do rangi pewnej samooczywistości. No bo na przykład, gdyby ktoś chciał zanegować, że istnieje coś takiego jak ludzkie działanie, no to można by powiedzieć, że sam musi podjąć ludzkie działanie służące tego rodzaju negacji, musi wyznaczyć sobie pewien cel, musi pewne środki służące temu celowi wybrać i tak dalej. I w gruncie rzeczy Mises nie twierdzi, że on ma jakiś dowód niezbity natury logicznej czy też matematycznej, rzeczywiście uwiarygadniający twierdzenie, że ta ostateczna metafizyczna dana jest też daną niekwestionowaną w logicznym tego słowa znaczeniu. Natomiast on argumentuje też, że tego rodzaju podejście jest uzasadnione na takim gruncie niejako pragmatycznym. Jeśli tą ostateczną metafizyczną daną odrzucić, no to de facto nie jesteśmy w stanie zbudować tego całego gmachu praw ekonomicznych i też odrzucamy całą tą bardzo bogatą i bardzo użyteczną wiedzę, która nam na przykład pozwoliła zrozumieć na gruncie dedukcyjnym, dlaczego nie może istnieć nic takiego jak racjonalnie alokująca zasoby gospodarka socjalistyczna, co przecież się doskonale sprawdziła. Mises już o tym mówił w latach 20. Także mi się wydaje, że o ile można rzeczywiście próbować kontestować to stwierdzenie, że ta nasza introspekcyjna wiedza na temat ludzkiego działania jest pewną metafizyczną daną ostateczną, to tego rodzaju kontestacje ja bym niejako sprowadził do tej samej kategorii odwiecznych problemów filozoficznych, co dajmy na to kontestowanie tego, czy istnieje coś takiego jak wolna wola, albo kontestowanie tego, czy świat nie powstał 5 minut temu. To są być może intelektualnie ważne problemy, natomiast ten pierwszy krok my musimy poczynić, żeby wejść na grunt ekonomii, sensu stricto. I wydaje mi się, że pod tym względem ekonomia w duchu austriackim nie czyni żadnych bardziej wymagających założeń, czy też bardziej chybotliwych niż
wiele innych dyscyplin, takich jak choćby logika właśnie, które się tego rodzaju założeniami posiłkują, które na dobrą sprawę znamy z introspekcji, znamy z analizy struktury naszego działania. No i to niejako się trochę zazębia z tym pytaniem na temat logiki potocznej. Być może rzeczywiście można to określić jako logika potoczna i być może można jakoś kontestować tą logikę potoczną, sugerując, że istnieją inne alternatywne wobec niej logiki. Tylko mi się wydaje, że tutaj już wychodzimy poza grunt ekonomii. Wchodzimy w sposób dosyć ścisły na grunt właśnie logiki filozoficznej, czy może wręcz logiki formalnej. Więc w gruncie rzeczy to nie jest zarzut, moim zdaniem, który można formułować ściśle i konkretnie pod adresem szkoły austriackiej, bo przecież też istnieją racjonalistyczne założenia, racjonalistyczne tradycje w obrębie czy to psychologii, czy to etyki, które wychodzą od tego rodzaju introspekcyjnych założeń i traktują je jako pewnego rodzaju ostateczną, metafizyczną daną, co w żaden sposób niemniej nie musi rzutować na niepoprawność formułowanych na jej bazie argumentów. Tak? Czyli znowu chciałbym tutaj uniknąć pewnego zlania wszystkich dyscyplin w jedno, bo tak samo wracając do tego przykładu z wolną wolą, można na przykład na gruncie filozoficznym kontestować istnienie wolnej woli, no i wtedy ogromny obszar tradycyjnej etyki, czy być może jakiejkolwiek etyki tam się wali natychmiast, tak? Tylko że to jest jak gdyby problem metaetyczny, a nie etyczny. A tutaj byłby to problem metaekonomiczny, a nie ekonomiczny. Gdzie przez problem metaekonomiczny rozumiałbym nawet coś jeszcze bardziej meta niż problemy metodologiczne. No, tak bym na to odpowiedział. Dwa słowa Wiki i dopytam jeszcze o pewną rzecz. Wie pan, jeśli pan się zgadza co do tego, że założenia, które przyjmuje się w tej metodologii są w gruncie rzeczy empiryczne, chociaż nie rozumiem wywodów dotyczących innego rodzaju empiryzmu, jeśli pan nie jest w stanie za bardzo wskazać, jaką logiką posługujemy się dla potrzeb ustalenia owych logicznie koniecznych praw ekonomii, trzeba by się zgodzić co do dwóch rzeczy. Po pierwsze, baza empiryczna, jakakolwiek by ona nie była, zawsze jest wątpliwa. Zawsze jest hipotetyczna, zawsze jest niepewna. Zresztą Hayek o tym bardzo wiele pisał. Po drugie, logika, która oparta byłaby na języku potocznym, będzie logiką, która będzie zawodna. Ponieważ zbiór zdań, które tam jest, nie jest w stanie przeprowadzić dowodu, który pokazałby, że rzeczywiście ta logika będzie niezawodna. Jeśli tak jest faktycznie, to okazuje się, że teorie ekonomiczne szkoły austriackiej, one się specjalnie niczym nie różnią od innych teorii ekonomicznych. Czyli mają swoje empiryczne założenia, które są wątpliwe, albo mogą być wątpliwe, ja nie mówię, że tak faktycznie jest. Mają swoje reguły wnioskowania, które same w sobie mogą być zawodne, a koniec końców weryfikuje pan skuteczność tych teorii czym? No tym, co pan przed chwilą powiedział. No przecież ustalono w drodze logicznie koniecznych praw, że jest niemożliwa racjonalna alokacja dóbr w gospodarce socjalistycznej, a na końcu pan powiedział i wszyscy to zobaczyli, bo się sprawdziło. Zastosował pan klasyczną regułę falsyfikacjonizmu tak naprawdę do szkoły austriackiej. Ta metodologia się niczym nie różni. Mam niejasne wrażenie, że to jest bardzo dobra ekonomia. Warto się jej czasami przyglądnąć, tylko nie udawajmy, że ona metodologicznie jest taka super oddzielająca się od pozostałych szkół ekonomicznych, bo tak nie jest. To jest tylko próba udawania tego, że istnieją tam jakieś logicznie konieczne prawa, że istnieją jakieś założenia, które są same w sobie oczywiste. Nie. I założenia są podważalne, i reguły inferencyjne są podważalne, a koniec końców patrzymy na rezultat i zastanawiamy się nad tym, czy on przyniósł oczekiwane skutki. Zdecydowanie bym w ramach krótkiej repliki kontestował to, co powiedziałem na temat socjalizmu. Ja się nie wyraziłem ściśle. Ja powiedziałem, że każdy to zobaczy. Oczywiście, ale na drodze ilustracji, a nie dowodu. Ja twierdzę, że dowód był kompletny już wtedy, w 1920 roku, kiedy Gomisys wyartykułował i to była ogromna siła tego dowodu. Przecież gdyby zaufać temu dowodowi wtedy, a nie czekać na jakąś empiryczną, nie tyle nawet ilustrację, co rzekomy dowód 70 lat później, to przecież ile by się oszczędziło nieszczęścia ludziom. Ile by się to jest właśnie ogromna siła tak uprawianej ekonomii, która w tym sensie aspiruje do takiego samego statusu, co matematyka czy logika. To nam po prostu oszczędza straconego czasu i oszczędza nam fatalnych konsekwencji próby wdrożenia pewnego rodzaju rozwiązań w ramach czegoś, co się moim zdaniem bardzo obraźliwie dla ludzkiego intelektu nazywało eksperymentami społecznymi. Także tutaj bym doprecyzował. Ja powiedziałem, że rzeczywiście wszyscy zobaczyli to, co Mises powiedział, ale zobaczyli to na drodze ilustracji. Natomiast nie na drodze dowodu. Dowód zawarty był już w rozumowaniu i tu leżała jego siła. O to można było wiedzieć już wtedy i warto było wiedzieć to już wtedy.
Natomiast jeszcze wracając do tego empiryzmu, no, introspekcja opiera się na doświadczeniach wewnętrznych, które są czymś jednak jakościowo zupełnie odmiennym od doświadczeń natury percepcyjnej i mi się wydaje, że tutaj jest bogata tradycja odróżniania empiryzmu arystotelesowskiego od empiryzmu takiego pozytywistycznego, czy też Hume'owskiego, jeśli można takiej etykiety w tym kontekście użyć. Doktor Szajer z ewentualnym komentarzem może... Czy mi jest trudno się włączyć w tę dyskusję, ponieważ ja na przykład słowa rzeczywistość używam wyłącznie jako takiego gramatycznego odniesienia do procesach poznawczych, tak? Czyli mówię z konieczności, używam tego słowa, ale mam zupełnie co innego na myśli, to znaczy jest to kwestia stricte wewnętrzno, wewnątrzjęzykowa, tak samo jak słowo fakt, to jest pewna relacja pojęć, a nie coś, co istnieje na zewnątrz dyskursu, więc jak zacznę mówić takimi słowami, to będziemy, tak się nie będziemy rozumieli. Natomiast tutaj dwa wątki tylko, które trochę jakby zostałem wywołane raz wprost do tablicy, raz nie wprost. Pierwsze to ta sprawa tego, że ja wygłaszam w ten sposób, bo Państwo się mogą dziwić, że ja mówię to, co mówię o filozofii, po czym taki z rozdziału najbardziej podkreślany przez różnego rodzaju recenzentów, na których zwracam uwagę, tej książki napisałem sam. I że wobec tego też się zajmuję filozofią ekonomii. A to sprawa jest dosyć prosta. Ja nie muszę się w ogóle przejmować, że to zostanie włączone do filozofii ekonomii, bo całą tę robotę za mnie odwalą filozofię ekonomii, mówiąc brzydko. To znaczy dla własnego dobra włączą mnie do tego swojego dyskursu, nazwą moje stanowisko i powiedzą, że takie stanowisko już dawno było. To znaczy w filozofii każdy pomysł ma już bardzo bogatą tradycję. Elementem tej tradycji jest to, że jest tam zawarte mnóstwo nie tyle sprzecznych rozwiązań tego samego, czy sprzecznych odpowiedzi na te same pytania, co po prostu różnych, często zupełnie niewspółmiernych. I moje stanowisko oczywiście ma również bardzo bogatą tradycję filozoficzną i w tym sensie nie ma żadnego zagrożenia, no poza tym, że nas z niektórych list mailingowych zostałem wykreślony, ale to akurat się tym nie przejmuje. Natomiast, więc oczywiście to jest stanowisko filozoficzne, bo po prostu filozofia musi wszystko włączyć do swojego, aczkolwiek no, gdyby tak jak tutaj Pan powiedział, że usunięcie czegoś spowodowałoby, że zawaliłaby się jakaś znacząca część etyki, to szczerze mówiąc byłbym niezmiernie rad i czekałbym na ten moment. Myślę, że z kolegą moglibyśmy się wtedy wieczorem umówić i realizować wspólne hobby z tego powodu. Natomiast ja mam takie, rzeczywiście ta pewna moja intuicja, ponieważ o ile coś znam ze szkoły austriackiej, to jest to w głównej mierze Hayek, którego cenię za pewne intuicje, to jest to kwestia tej introspekcji, dlatego że problem wiedzy, kluczowy moim zdaniem w tej koncepcji, jest następujący. Jeśli nawet ja mam to doświadczenie introspekcyjne, jeśli nawet jest to ten odmienny rodzaj empiryzmu, tak to nazwijmy, to faktycznie bym się zgodził, że on jest odmienny od tego, co ja uważam za to, co nazywam empiryzmem, to powstaje jeden delikatny problem, który na bazie konstruktywizmów różnego rodzaju, a w szczególności konstruktywizmu radykalnego powstaje. Mianowicie pytanie odwieczne zresztą, które zadają konstruktywiści w tym kontekście, mianowicie jak to w ogóle przekazać, a druga sprawa, jeżeli nawet ja mam jakieś doświadczenie introspekcyjne, to skąd wiem, że, tu podkreślam jeszcze raz to pytanie, bo ono jest właściwie do wszystkich elementów filozofii, skąd wiemy, że to doświadczenie introspekcyjne ma jakiś charakter uniwersalny? Dlatego, że tu jest coś, co konstruktywiści określają względem tak zwanych dla nich realistów, następuje tak zwany leap of faith, czyli po prostu taki przeskok oparty na wierze. A tak naprawdę jest to pewna insynuacja, że ja komunikuję coś, Pan coś komunikuje i wychodzimy z głębokim przeświadczeniem, że najprawdopodobniej zakomunikowaliśmy to, że jesteśmy tacy sami, albo podobni, albo że to jest mniej więcej to samo. I to jest pierwsze pytanie, czym by się różniło, tak, wnioski z ekonomii austriackiej, bo to jest właśnie ten problem. Dla mnie, tak jak dla kolegi, baza tych założeniowa przedzałożeń, próba ugruntowania ich jako absolutnych jest dziwaczna, natomiast znacząca część wniosków stricte empirycznych jest całkiem okej, tak? To, co Pan powiedział o też, co by zmieniło, gdybyśmy tę ilustrację, jak Pan powiedział, Misesa, tak? dotyczącą efektywności gospodarki socjalistycznej, po prostu nazwali hipotezą,
której sprawdzalność jest uzależniona wyłącznie od empirii. Bo to, co pan mówi, że później wszyscy mogli zobaczyć, ja bym nazwał to w ten sposób. Okej, na podstawie jakiejś tam Mises sformułował hipotezę empiryczną i ta hipoteza empiryczna po prostu została potwierdzona. Tak? To znaczy to, co się wydarzyło, potwierdziło, że jego hipoteza była słuszna. Natomiast wnioskowanie z tego, i tu pytanie, czy to miałoby jakieś znaczenie, wnioskowanie z tego, że to zwrotnie potwierdza, że założenia, na podstawie których to zostało sformułowane, są absolutne. Czy to jest do czegokolwiek tutaj potrzebne? Dobrze. Pierwsza część pytania to była, w jaki sposób możemy założyć, że te założenia introspektywne, jakie czynimy w stosunku do siebie, można ich też użyć w stosunku do innych. No mi się wydaje, że tutaj cały czas obowiązuje analogia z logiką. No też można zapytać, w jaki sposób możemy założyć, że struktura naszego myślenia, tego, że na przykład nas ogranicza prawo wyłączonego środka czy prawo niesprzeczności, znajduje przełożenie na innych. W jaki sposób przekonać się, czy inni są w dokładnie taki sam sposób skrępowani. I ja to odbieram jako jakiś taki quasi-kantowski trochę problem, który swoją drogą Mises rzeczywiście w ciekawy sposób rozwiązuje, argumentując, że działanie to jest pewnego rodzaju pomost pomiędzy obszarem myślenia, pomiędzy strukturami myślenia, a pomiędzy strukturami zewnętrznej rzeczywistości. I tutaj rzeczywiście skuteczność bądź nieskuteczność działania jawi się jako pewne kryterium, które w sposób taki quasi-pragmatyczny ten problem rozwiązuje. Więc tutaj w zasadzie ekonomia pozwala nam, tak traktowana, nawet w większym stopniu i w taki bardziej intersubiektywny sposób rzeczywiście przekonywać się co do tego, że dzielimy strukturę działania, tą opartą na zależnościach przyczynowych pomiędzy takimi kategoriami jak cele, środki, przyczyny, skutki i tak dalej, niż sama logika, która rzeczywiście jest w tym kontekście bardziej jakoś podatna na takie quasi-kantowskie wątpliwości. Natomiast drugie pytanie to było, druga część pytania to dotyczyła znowu tej kwestii socjalizmu i statusu tego teorematu, bo to tak w sumie mi się znalazło teoremat, twierdzenie, dowód na niemożliwość istnienia socjalizmu. No mi się wydaje, że ja już częściowo starałem się odpowiedzieć na to pytanie. Mi się wydaje, że na poziomie rezultatów różnica jest zasadnicza, tylko znowu nie chciałbym właśnie, żeby powołanie się przeze mnie na ten termin rezultat od razu wpychało nas w te wąsko empirycystycznie rozumiane założenia metodologiczne, bo przecież tutaj mamy zasadniczą różnicę. Ktoś powie, że to, że się socjalizm zawalił, potwierdziło hipotezę Misesa. Tak można oczywiście powiedzieć, ale Mises był w swoich metodologicznych założeniach i w swoich konkluzjach dużo bardziej ambitny. I on powiedział, że ta rewolucja bolszewicka miała miejsce 3 lata temu. Ja już wiem, że to się wszystko spektakularnie zawali. Więcej, ja wiedziałem, że to się zawali, zanim to w ogóle powstało. I jeśli ktoś twierdzi, że nie mam racji, to niech to logicznie udowodni. Natomiast jeśli ktoś z góry zakłada, że najpierw musimy mieć do czynienia z empiryczną ilustracją, to jak gdyby w sposób gołosłowny oczekuje, że się będzie grało w jego grę, co obawiam się, jak gdyby wadliwość tego podejścia, no znowu, nawet jeśli nie taki pragmatyczny, żeby nas to znowu nie wpychało na takie empirycystyczne tory, to ma taki wymiar metapragmatyczny, tak? No, nie chcemy podejmować żadnych tak zwanych eksperymentów społecznych, jeśli mamy dosyć precyzyjnie wyartykułowany dowód tego, że ich konsekwencje będą fatalne z takiego nie nawet dobrobytowego punktu widzenia, tylko z tego punktu widzenia, że cel zamierzony nie może absolutnie zostać osiągnięty przy użyciu zamierzonych środków, bo tutaj istnieją przeszkody natury logicznej. Tak? I jak gdyby przyjęcie takiej perspektywy ex ante wydaje mi się bardzo rozsądne. I teraz jeśli ktoś chce wykazać, że ona jak gdyby jest nierozsądna, to jednak musiałby to wykazać na poziomie logicznym. To znaczy takim, które się posiłkuje rozumowaniem kontrfaktycznym, a nie jedynie faktycznym. Bo gdyby tylko się ex post, to znaczy na tym poziomie faktycznym chciało dowodzić nierozsądności
tego podejścia, no to ono by traciło całą tą swoją siłę, to znaczy traciłoby tą swoją siłę prewencyjną w tym kontekście. Więc tak bym odpowiedział, tak bym to zilustrował. Ja bym tylko krótko myślał. To znaczy, wiem, że to do tego się nie zgadzamy, bo się nigdy nie zgodzimy. Widać, że te spory, powiedzmy, mają charakter filozoficzny, czyli są bez znaczenia. Pierwsza rzecz, nawet wydaje mi się, że wypowiedział Pan dokładnie to, co ja wcześniej, to znaczy, że jeżeli ja mam dostęp do swojego doświadczenia introspekcyjnego i Pan ma dostęp do swojego, to zakładamy, że poprzez akty komunikacji, jak powiedzieliby konstruktywiści, że komunikując Pan swoje, a ja swoje, że właśnie ustaliliśmy pewne uniwersalne założenia co do tego, co w ekonomii austriackiej nazywane jest działaniem. Wydaje mi się, że ten termin człowiek działa to po prostu funkcjonuje na zasadzie tautologii, więc z tym rzeczywiście nie ma co polemizować. Natomiast moim zdaniem to w ogóle nic nie zmienia, tak bym to ujął. Natomiast druga sprawa, to ja całkowicie nie, sprawa tego znów socjalizmu. Znów trochę to zamienię, jakby to wyglądało w perspektywie konstruktywizmu, który też, tak powiem, moim zdaniem jest podejściem mocno wadliwym. Mianowicie, to nie chodzi o to, że ktoś na podstawie ex post, na podstawie czegoś, jakichś tak zwanych faktów, tak, ustalił coś tam i jemu się wydaje mętnie, niejasno, że taki system musi się zawalić, albo że jeszcze gorzej, że zrobił to dopiero po fakcie, tak, tylko Nietzsche zrobił to samo, co robią wszyscy, to znaczy ex ante, tak to powiedzmy, skonstruował sobie pewien opis przedmiotu, tak, czyli opis takiej gospodarki i wyprowadził z tego opisu hipotezę, że gdyby ten opis był wiabilny, to użyjmy, czyli użyteczny po prostu, to wnioski będą takie, jak były. Tak? W związku z powyższym to ja rozumiem, że Mises był ambitny, to pewnie mnie odróżnia od tego typu ekonomistów, że był ambitny i chciał, żeby to miało charakter takiego dowodzenia logicznego, tak? Bo to rozumiem, miało być takie niepowątpiewalne. I to jest ten moment, w którym ekonomia austriacka przeskakuje z tego, najprawdopodobniej z czym my się zgadzamy, do tego, z czym my się nie zgadzamy, czyli do metafizyki. Przynajmniej ja, takiej rozumianej w starym stylu, tych wszystkich świętych Tomaszów i tego, co tam pewnie mi zakazano. I w związku z powyższym znów wydaje mi się, bo tak jakby te wszystkie intuicje, które tam są zawarte, szczególnie w hajekowskich rozumowaniach, to jest próba roszczenia, które jest niespełnialne. Tak? I my je zastępujemy bardzo miękkim materiałem, tak, w postaci stwierdzeń, że to są pewne hipotezy, że to ma bazę empiryczną, że to jest powątpiewalne, a Państwo po prostu mówią nie, a my wiemy, że to jest niepowątpiewalne, to jest niewzruszalne, to jest wywiedzione logicznie, dedukcyjnie i tak dalej. Natomiast na pytanie, dobrze, ale skąd wiecie, odpowiadacie, no bo wiemy. Co jest częstym zabiegiem w filozofii, my odpowiadamy, ale my w to nie wierzymy i tu się kończy dyskusja. W tym sensie każdy pozostaje na swoim stanowisku, bo ja nie mówię, że ktokolwiek ma rację, tylko mówię, że rzeczywiście to jest oś sporu pomiędzy tym, co można by było nazwać empirycystami, tak, a szkołą austriacką. My potrafimy dokonać translacji tego języka na nasz, wy pewnie tego, co my robimy, na wasz. I w sumie tak możemy takie debaty, że książkę napisać, dobrze ją sprzedać i na tym zarobić. No, czy jakiś komentarz? Tak? Jeszcze krótki taki komentarz, tylko jeśli chodzi o to, że jak gdyby to są stwierdzenia gołosłowne, które się zawsze rozbijają, o my wiemy, bo wiemy. Ja bym się z tym nie zgodził z tego względu, no, że istnieją pewne sposoby dowodzenia takiego właśnie. Jeśli by ktoś chciał użyć takiego słowa, które mi się wydaje nabrało już nieco pejoratywnego w tym kontekście znaczenia, takie dowodzenie fundacjonalistyczne, no to oczywiście są tego sposoby. No można stwierdzić, że zaprzeczenie pewnym stwierdzeniom generuje sprzeczności logiczne.
Można też odnieść się no właśnie do pewnych intersubiektywnych struktur komunikacyjnych, no, stwierdzić, że myślenie ma pewną strukturę. Jeśli my komunikujemy pewne argumenty, ja mam wrażenie, że nawet jeśli się nie zgadzamy, to się rozumiemy, nie twierdzimy, że tracimy czas, że lejemy wodę, tylko spieramy się o rzeczy, które są istotne, no to skoro godzimy się w ramach tej takiego dowodu performatywnego może nawet, że myślenie ma pewne obiektywne struktury, logika ma pewne obiektywne struktury, bo właśnie jej teraz używamy, no to a fortiori działanie też ma tego rodzaju strukturę. I jeśli chcesz temu zaprzeczyć, to podaj logiczny dowód, tak? To byłby jeden taki rodzaj, a drugi to byłby taki rzeczywiście być może quasi pragmatyczny, na zasadzie ja patrzę na sprawę kontrfaktycznie, ja mam swój dowód, i dlatego ja nie chcę żadnej weryfikacji, bo ta weryfikacja będzie wielu ludzi bardzo wiele kosztowała. Ja tego już nie mówię jako ekonomista, bo ekonomia jest wolna od wartościowania. Mówię to jako człowiek, który ma pewne dosyć zdroworozsądkowe przekonania etyczne. Więc ja nie chcę, żeby to było weryfikowane, bo to dużo, dużo oszczędzi ludziom cierpienia. Natomiast jeśli twoja odpowiedź brzmi w tym momencie, no ty mówisz, że tak będzie, bo tak będzie, no to ja mogę odpowiedzieć, no to bardzo mi przykro. W takim razie będę miał nieprzyjemność powiedzenia po fakcie, a nie mówiłem. A wolałbym sobie oszczędzić takiej tej sytuacji. No i to by było takie kontrfaktyczno-pragmatyczne, może takiego słowa bym tutaj ujął, dowodzenie. No tyle może w ramach repliki. Dziękuję. Zakończyliśmy serię pytań między prowadzącymi i teraz, jako że czas nas goni, to seria pytań z sali, tak? Panelistów jakiś komentarz zwrotny, można kurę, można przez aklamację, będzie szybciej. Pierwszy jest taki, że panowie wydaje mi się rozmawiać o różnych rzeczach. Wydaje mi się, że dyskusja jest o tyle sztuczna, nie tylko dlatego, że dyskusją filozoficzną jest z natury swojej sztuczna, ale ta dyskusja jest szczególnie sztuczna, bo panowie rozmawiają o dwóch różnych momentach procesu naukowego, który z grubsza można nazwać kontekstem odkrycia i kontekstem uzasadniania. Pan Wiśniewski się skupia, mam wrażenie, na kontekście odkrycia, tak? Czyli na momencie, co przez to rozumiem, bo chodzi mi nie o finalne odkrycie, tylko od na czym to polega w pracy naukowej. O moment sformułowania hipotezy, na jakiej podstawie, z jakiej inspiracji, czerpiąc, formułuje swoją hipotezę. I to jest jedno. I tutaj dobra filozofia, logiczna w jakiś sposób, mając jakieś tradycje i tak dalej, przemawiająca, przekonująca, jest przydatna. Natomiast w momencie sformułowania hipotezy przydatność tej filozofii się kończy i zaczyna się przydatność podejścia pragmatycznego instrumentalistycznego, bo dla zwolenników, mam takie wrażenie, dla zwolenników podejścia aksjomatycznego w jakiejkolwiek nauce wydaje mi się warto podkreślać, że każda sformułowana przez nas hipoteza, czy każde sformułowane przez nas założenie może być błędne. Krótko mówiąc, mogę się pomylić z formułowaniem mojej hipotezy. I nazwanie mojej hipotezy czy założenia aksjomatem, czy zrobienie takiej logicznej sztuczki, że ona założenie jest prawdziwa, nie zmienia faktu, że może być fałszywa w momencie, kiedy zacznie sprawdzać. I w momencie sformułowania hipotezy, to co warto zrobić, to jest stać się empirystą, instrumentalistą, pragmatystą i zobaczyć, czy ona działa. Ja myślę, że te dwie skrajności, o których panowie mówili, nie są sprzeczne, tylko one są komplementarne tylko w dwóch różnych momentach prowadzenia badań. To był jakby pierwszy mój komentarz. Doktor Szojer dostał odpowiedź, jak to się robi, że się uznaje aksjomaty za niewzruszone. Doktor Kiśniewski nam to pokazał, mianowicie przerzuca się księżą dowodu na stronę przeciwną. Tak? Czy pan twierdzi, ja coś twierdzę, a jeżeli ja się mylę, to mi to udowodni. Logika stresowska działa tak, że i filozofia nam na niej oparta działa tak, że ten, kto ma coś udowodnić, przegrywa. Bo nie da się niczego udowodnić konkluzyjnie. W związku z czym, jeżeli pan przestawia księżą dowodu na stronę przeciwną, to pan wygrywa. No i pan wygrywa. I drugi mój komentarz byłby taki, że ja podzielam spokój doktora Szojera, że ani kryzys, ani dyskusja niczego nie zmieni w teorii ekonomii, dlatego że co robią ekonomiści, myśląc ekonomicznie, myślę, że będę rosnął na ten temat, tak jak ja jestem przyzwyczajony, myślę, tak jak ja jestem przyzwyczajony formułować hipotezy, ekonomiści nie robią tego, co jest słuszne logicznie, tylko robią to, co jest w interesie. Jakby się przede wszystkim grupom interesów związanych z kryzysem, czyli bankierom,
mentalnym, polityką, ekonomistą i tak dalej, to w niczyim interesie nie jest rozstrzygnięcie tego sporu na swoją korzyść. Tu warto o tym wspomnieć. Jesteśmy w gronie ekonomistów austriackich między innymi. Ekonomia austriacka nie znajduje się w głównym nurcie ekonomii akademickiej, powiedzmy. Moim zdaniem nie dlatego, że ona jest słuszna czy niesłuszna, nie ma żadnego znaczenia. Moim zdaniem głównie dlatego, że ona skasowała całą masę miejsc pracy dla urzędników, polityków, akademików i tak dalej. I z tego powodu nie jest wpuszczana do tego grona, które się w swoim gronie bardzo dobrze czuje. Także wydaje mi się, że z tego powodu nic kryzys nie zmieni w metodologii ekonomii, ponieważ ekonomia będzie, i tak się dzieje, i tak będzie, toczyła się na zasadzie business as usual, ponieważ to, co robią ekonomiści, nie sterują takie debaty jak dzisiejsza, tylko steruje to, co jest w interesie ich samych bankierów i polityków, które te interesy są nawzajem powiązane z rządami. Poproszę. Tak, ja bym się chciał odnieść do pierwszej części tej wypowiedzi i w sumie ta obserwacja dotycząca kontekstu odkrycia i kontekstu urządzenia jest bardzo trafna. Także mógłbym zakończyć swoje sformułowanie na tym, tak, w zupełności się zgadzam, poniekąd jest to komplementarne, ale kusi mnie, żeby pójść krok dalej i powiedzieć w ten sposób, że ten proces badawczy, moim zdaniem jeden z lepszych sposobów jego opisania dotyczy, został dokonany przez niejakiego Charlesa Sandersa Peirce'a z skądinąd pragmatyka, który zwrócił właśnie uwagę na to, że jakby cały ten proces tworzenia w ogóle wiedzy sprowadza się do trzech stadiów. Pierwsze stadium to jest dokładnie to, kiedy ja formułuję hipotezę. To jest ten moment kontekstu odkrycia naukowego i ta hipoteza to jest ta hipoteza, która ma mi najlepiej wyjaśnić zjawiska, które chcę w danym momencie wyjaśnić. Ona oczywiście założenia jest, może być fałszywa, może być nieprawdziwa. To ja robię później, jak formułuję tą hipotezę. Wykonuję ten krok drugi, który wykonał na przykład Mises przy okazji tej analizy dotyczącej alokacji. Mises chyba był, jeśli dobrze pamiętam, dotyczącej niemożliwości racjonalnej alokacji grup w gospodarce socjalistycznej, czyli przeprowadzam pewne rozumowanie, które albo ma pozory dedukcyjnego, albo jest faktycznie dedukcyjne w oparciu o jakieś reguły rozumowania. Po co mi jest to potrzebne? No nie, na tym ten proces badawczy nie może na tym zakończyć. Jest mi to potrzebne do tego, żeby stwierdzić, jakie ewentualne konsekwencje ma moja pierwsza hipoteza. Ponieważ te konsekwencje będą następnie weryfikowane indukcyjnie na podstawie tego, że ja sobie będę obserwował, czy rzeczywiście one zaistniały, czy nie zaistniały. To jest jak gdyby ten trzeci etap procesu badawczego. Także pod tym względem ta obserwacja jest bardzo fajna, trafna i ja myślę, że stąd, że Austriacy pod tym względem niewiele się różnicą od tej metodologii, którą próbowaliśmy chyba tutaj to nieudolnie powiedzieć, tylko inaczej to nazywają. No i tyle. Pewnie bym kusił mnie jeszcze, żeby skomentować tą kwestię tej ekonomii tworzonej przez tych zainteresowanych bankierów, ale sobie odpuszczę, żeby nie marnować czasu. Czy ktoś jeszcze? No ja bym chciał. Czy pierwsza sprawa jest dyskusyjna? Z tym ewentualnie komentarzem, że najprawdopodobniej po prostu my inaczej inną wagę przywiązujemy do tych obu kontekstów. To znaczy dla nas jest dużo ważniejszy kontekst numer 2, a nie kontekst numer 1. To, że ja jestem przywiązany do wyjaśnienia Friedmanowskiego, że po prostu hipoteza nie ma żadnych założeń, tylko to jest po prostu jeden wielki bałagan, ciąg pewnych hipotez, które są przeformułowane, zmieniane na podstawie poprzednich i tak dalej, i tak dalej. Co jest zawarte w jego artykule z 1953 roku, to nie ma, szczerze mówiąc, większego znaczenia. Oczywiście pewien porządek logiczny w tym musi być, natomiast jest to kwestia przede wszystkim dla nas tej drugiej części, czyli tego drugiego kontekstu i dlatego powiedzmy, ja mógłbym też rzeczywiście trochę, bo też się nauczyłem mówić tymi Habermasami i Heideggerami, którzy pomiędzy zewnątrzświatowym transcendentalnym a wewnątrzświatowym empirycznym ja niemożliwe jest zapośredniczenie. Tylko, że dla mnie to ma jedyną wartość taką, że tym co najwyżej jest taki fajny patent na podryw na wydziałach humanistycznych, ale nic więcej. Natomiast mógłbym na przykład ugruntowywać na bazie, nie wiem, teorii działania komunikacyjnego Habermasa, różnego rodzaju swoje twierdzenia, co zrobiłem w doktoracie i zostało to przyjęte oklaskami. Dopiero później mogę powiedzieć, po co to zrobiłem. Natomiast, więc to pełna zgoda. Drugi element, z pewną elementem się nie zgodził, mianowicie, że ta dyskusja jest sztuczna, jeżeli to tam ekonomiści, tam business as usual, a my to tak w ogóle sztucznie nie pasujemy. Otóż nie, my jesteśmy w tym wszystkim osadzeni, to znaczy my jesteśmy taką samą grupą interesów.
produkt ten, który tutaj jest, Polska Sieć Filozofii i Ekonomii, to jest po prostu jedna z grup interesu, która... Która oczywiście, więc ta dyskusja... Promocje. Tak, tak. Także... Co więcej, my mamy pewną przewagę, mianowicie... po pierwsze, możliwość jakiegokolwiek sprawdzenia tego, o czym my mówimy, jest kompletnie zerowa. Jak Państwo może czytali tę notkę, by the way, to teraz już najważniejsze jest rzeczywistość lajków, więc w lajkach ja wygrałem tę debatę, to jest pozamiatane. Natomiast ja napisałem tam, to zawsze jest ciekawe, że jak ja mówię prawdę, to wszyscy biorą, że to jest jakiś żart, że ja się tym zajmuję głównie dlatego, że to, o czym mówię, o czym piszę, jest kompletnie niemożliwe do sprawdzenia jakiegokolwiek empirycznego, ja po prostu następnym razem trochę to przeformułuję ewentualnie i nic się nie stanie. My jesteśmy jedną z grup interesów biorącą w tym udział. Filozofia ekonomii, metodologia ekonomii. Ta grupa to jest towarzystwo, które... my jesteśmy tam na samym końcu tego łańcuszka, bo tam nie będę rzucał nazwiskami, ale przecież to są ci, którzy z tego często czerpią dużo większe profity. To jest jedna z tych grup interesu i w interesie metodologów i filozofów ekonomii jest dyskutowanie na temat, na przykład takiej kwestii, czy przypadkiem nie powinniśmy po kryzysie przemyśleć takiej sprawy, jak zwiększenie realistyczności założeń teorii. Ta kwestia jest kompletnie bez sensu, ale ona się dobrze sprzedaje i jest dyskutowana. Tak? W związku z powyższym to tylko taka uwaga, żeby nie było, że my jesteśmy jacyś odszczepieni od tego wszystkiego, jesteśmy w głównym nurcie. Dobrze, z mojej strony. Pan stwierdził, że te wszystkie sformułowania, które tworzy Austriacka Szkoła Ekonomii na bazie metody dedukcyjnej, ja przepraszam, jeśli przekręcam pana słowa, ale pan powiedział, że jednak trzymał się pan tamtego kryterium takiego quasi-pozytywistycznego, sugerującego, że trzeba być otwartym zawsze na możliwość sfalsyfikowania tych założeń, że są błędy, okej, zgoda. Tylko teraz, jak gdyby ja bym obstawał przy tym, że na tym poziomie się nie można zatrzymać, należy zapytać, ale z jakiego powodu błędny, tak? Do jakich metod możemy się odnieść, czy powinniśmy się odnieść, żeby móc ten błąd swój, który żeśmy rzekomo popełnili, wykazać? Czy fakty same w sobie, te fakty empiryczne w wąskim tego słowa znaczeniu, mogą nam wykazać, żeśmy się pomylili, czy na przykład jakąś inną rolę one mogą spełniać? No i mi się na przykład wydaje, że ta samoświadomość podejścia austriackiego daje nam tutaj taki bardzo zniuansowany obraz. Bo ja zgadzam się z tym, że fakty empiryczne, nawet rozumiane w wąskim tego słowa znaczeniu, mogą tutaj wykazać błędność tych wniosków czysto logicznych, ale nie w taki sposób, że fakty empiryczne okazały się silniejsze od logiki. Tak? Ja uważam, że dobrym terminem jest tutaj termin używany przez niejakiego Barry'ego Smitha, który twierdzi, że austriacka tradycja jest częścią czegoś, co on nazywa falibilistycznym aprioryzmem. Czyli oczywiście może się na przykład okazać, że ten teoremat Misesa jest nie tyle błędny logicznie, co on jest na przykład nieadekwatny w zakresie opisu jakiegoś wycinka rzeczywistości. Na przykład mogłoby się okazać, że on jest nieadekwatny w zakresie opisu tego, jak funkcjonuje Związek Sowiecki, ale nie dlatego, że on jest błędny logicznie, tylko że nie jest zakorzeniony w stosownych faktach. I wtedy fakty nie tyle, co mi się wydaje, jednak stawia tutaj wyraźną różnicę pomiędzy tym podejściem a podejściem pozytywistycznym, fakty nie tyle dowodzą, że sobie pozwolę użyć terminów angielskich, które słabo się tłumaczą, nie tyle dowodzą, że argument nie jest valid, tylko mogą dowodzić, że on nie jest sound, to znaczy, że nie jest aplikowalny do pewnego wycinka rzeczywistości, co rzeczywiście mogłoby wymusić na takim teoretyku zmianę obiektu badawczego. Natomiast nie sądzę, żeby mogło wymuszać na nim zmianę podejścia badawczego. I jest też drugi sposób, w który fakty zewnętrzne mogłyby zasiać wątpliwość co do nawet logicznej spójności danej tezy, no ale na tej samej zasadzie, na jakiej na przykład zawalenie się mostu mogłoby dać do zrozumienia inżynierowi, że wykonał błędne obliczenie i skłonić go do tego, żeby on powtórzył obliczenia. Natomiast znowu trzymałbym się tutaj tego, że to niemniej nie rzuca cienia
na same zasady arytmetyki, czy inżynierii wywiedzionej, czy zasad inżynierskich wywiedzionych z tej arytmetyki. Także mi się wydaje, że właśnie tutaj takie dosyć subtelne rozróżnienie pomiędzy różnymi rolami, jakie są w stanie spełniać te zewnętrzne fakty empiryczne, pozwala nam wysnuć właśnie ta taka introspekcyjno-dedukcyjna austriacka samoświadomość filozoficzna. To jest jedna rzecz, a druga bardzo krótko. Myślę, że jednak trochę nieuczciwe intelektualnie było zasugerowanie, że taki dedukcjonista stawia pod pręgierzem swojego oponenta i mówi mu, to ty masz mi udowodnić. Nie zrobiłem tego, bo sytuacja jest taka, że powiedzmy mamy tego Misesa, który jedną książkę czy nawet kilka poświęcił na dociekania metodologiczne, gdzie właśnie na tej zasadzie wewnętrznej spójności i zakorzenienia w pewnych samooczywistościach starał się udowodnić już same założenia metodologiczne, natomiast potem na bazie tych założeń metodologicznych już w ramach ekonomii stosowanej wysnuł pewien wniosek aplikowalny do bardzo istotnego sporu teoretycznego, który się wtedy toczył. I natomiast wydaje mi się, że pan to tak ujął, że przychodzi Mises z tymi wszystkimi swoimi wnioskowaniami metodologicznymi i wynikającymi z nich wnioskowaniami stosowanymi i mówi, ktoś drugi mu mówi, ale to wszystko przecież może się okazać błędne i teraz Mises nie ma prawa odpowiedzieć, no to udowodnij, gdzie popełniłem błąd logiczny. I mi się wydaje, że jak najbardziej on by miał prawo tak powiedzieć i nieuczciwym jest przedstawianie tego jako gołosłowne przerzucanie ciężaru dowodowego na drugą stronę. No, ja mam dowód, no to pokaż, co z nim jest nie tak. To ja mogę... Dobrze, krótki komentarz, tak, doktor Gorazda, doktor Scheuer i potem ostatnie pytanie z sali. Pogodę, tak? A wie pan co, tak, ja mam rzeczywiście krótki komentarz, bo jest tak, pomyślałem, że tą potencjalną fałszywość założeń można wykazać na mocy samych założeń, ponieważ jedno z tych założeń austriackiej szkoły jest to, że jednostki są omylne. W związku z pierwszym, że jednostki są omylne w swoich działaniach, że błądzą. W związku z pierwszym pobłądzić mógł także Mises co do swoich założeń, no to wynika z samych założeń, które przyjął. Więc mógł pobłądzić także co do hipotezy, którą sformułował. Nie trzeba sięgać po tam empirię, o której pan tutaj opisywał, wystarczy po prostu sięgnąć do samych założeń. To tylko tak krótki komentarz z mojej strony. Każdy logiki matematyk też może pobłądzić. Ja natomiast się zgodzę z jednym stwierdzeniem, że bo jak wyglądają te książki filozoficzne? Znów chociażby weźmy taki spór o istnienie świata Romana Ingardena, czy Tomy. Z kim Ingarden się kłócił? Otóż Ingarden prowadził spór sam ze sobą. To znaczy najpierw ponazywał rzeczy w taki sposób, stworzył pewien wewnętrznie spójny, hermetyczny język, w którym pojęcia są definiowalne wzajemnie jedno przez drugie. Po czym wyprowadził z tego opis czegokolwiek, co by tam nie było i stwierdził, że pewne zdania w ramach tego języka są niepowątpiewalne. Tu się zgadzam. Nie ma najmniejszej możliwości na bazie tego języka wykazanie, że Ingarden nie miał racji, bo on go domknął. Podobnie najprawdopodobniej zrobił Mises, podobnie zrobił Habermas, podobnie zrobiło paru innych, czy kilka tysięcy innych. To znaczy powymyślali swoje wewnętrznie spójne, nie poddające się translacji, albo poddające się kulawej translacji języki, którymi jeżeli się rzeczywiście nauczymy mówić, tak jak na przykład nauczymy się mówić Habermasem, to tak jak powiedziałem, na wydziale humanistycznym naprawdę można mieć większy sukces, jeżeli matrymonialny. A druga sprawa, to, że tego rzeczywiście ludzie się boją. To jest stosowane, i tu jedna uwaga właśnie. Język filozoficzny i tak jak powiedziałbym, mówiłoby się Misesem, o tak to ujmijmy, ma pewną zaletę i tutaj bym, jeżeli mielibyśmy włączyć szkołę austriacką w jakiś sposób do tego głównego, no to za czym bym był, żeby na przykład to było wykładane na tej uczelni. To jest kwestia tego, że po prostu to ma powab ten nim taki filozoficzny i to się po prostu dobrze sprzedaje. Natomiast jest to, raczej zmierzyłbym do tego, że rzeczywiście nie ma co polemizować z Misesem, bo Mises sam ze sobą się zgodził i tutaj się był z tego zadowolony. Ja potrafię zgodzić się, znaczy potrafię to tak samo odczytać innych, którzy rzeczywiście sami się ze sobą zgodzili i
na tym poprzestali. Natomiast nie sądzę, żeby istniała możliwość translacji języka misesowskiego na język ten, który powiedzmy kryje się za tak zwaną filozofią ekonomii głównego nurtu, cokolwiek by to miało znaczyć. Tutaj jest po prostu główny problem. Teraz. Ostatnie pytanie. Chciałbym zadać pytanie, znaczy miałem wiele komentarzy, ale myślę, że sobie zaruję, ponieważ nie jest dużo czasu, do Bartosza. Jedno pytanie, jeden komentarz dotyczący ogólnie pytania, które powstało się w tej dyskusji. Znaczy jedno pytanie. Jasne, jest dużo w metodologii ekonomii czy w filozofii takiej dyskusji, która się toczy między, czy się toczy o słowa i toczy się między filozofami, tak? Ale moje pytanie brzmi, czy przywołany przez Ciebie Friedman 53, tak? Czy ten esej metodologiczny, to była metodologia ekonomii, czy to nie była metodologia ekonomii? Jeśli tak, to czy on coś mówił o ekonomii, czy on tylko, że tak powiem, w cudzysłowie i potocznie wimpianę filozoficzną? Bo niestety mam wrażenie, że wytykając, tutaj mi komentarz, wytykając rzeczywiste problemy filozofii ekonomii, metodologii ekonomii, filozofii jako takiej, być może troszeczkę wylewasz też dziecko z kąpielą, bo mam wrażenie, że też to, co ty zrobiłeś w książce, to jest jeden z najlepszych rozdziałów w tej książce, że to, czy my to nazwiemy, tak? Czy potem przyjdzie ktoś i powie, to, co robi Bartosz Szojer, no to jest konstruktywizm, a drugi powie, nie, to nie jest konstruktywizm, ale to jest konstruktywizm innego typu niż ja sądzę, to jest dla mnie wtórne, tak? Już nie ma dla mnie znaczenia, ale to nie jest cała filozofia ekonomii czy metodologia ekonomii. Częścią metodologii ekonomii jest to, co robi moim zdaniem Friedman, to, co też zrobiłeś w tej książce, podając przykłady analizy z zakresu ekonomii. I komentarz dotyczący całego tego głównego pytania, czyli pytanie, jak kryzys wpłynął na metodologię ekonomii. Moim zdaniem, ja jestem tutaj bliski, że moje zdanie jest bliskie temu, które przedstawił Marcin Dorazka. Mianowicie, że to jednak jakiś wpływ był i że ten wpływ był związany właśnie z tym rozwojem, czy docenieniem z jednej strony, czy zwróceniem uwagi z jednej strony na pewien pluralizm w ekonomii, na nurty trochę bardziej heterodoksyjne, na ekonomię behawioralną. Wydaje mi się, że dobrym przykładem takiej zmiany, czy takiego sposobu myślenia jest książka Daniego Rodricka, Economic Rules, gdzie on mówi, że nie mamy jednego modelu, czy jednego sposobu wyjaśniania, jednej teorii, megateorii ekonomicznej, ale mamy pewien zbiór modeli, z których korzystamy. A druga rzecz to jest wykorzystywanie ekonomii behawioralnej nie do tego, żeby testować założenia ekonomii neoklasycznej i powiedzieć, a nie, ludzie nie są tak racjonalni, jak przewiduje teoria racjonalnego wyboru, tak? Tylko żeby inkorporować pewien dorobek ekonomii behawioralnej do tego, żeby robić w niektórych zakresach, w niektórych obszarach lepsze modele ekonomiczne, które lepiej wyjaśniają, przewidują i które w lepszym stopniu pozwalają realizować cele polityki społecznej czy polityki publicznej. Tak? Więc ja mam wrażenie, że coś się jednak tutaj zmieniło i że to nie jest zupełnie tak, że to w ogóle nie ma, że te dyskusje metodologiczne się nie toczą i że one są miałkie, zawsze miałkie i niczemu nie służą. A to, że 50% ekonomistów uważa, że zbyt duża regulacja była powodem kryzysu, a drugie 50% uważa, że zbyt mała, to znaczy tylko tyle, że 50% ekonomistów ma rację. No nigdy nie wiemy, którzy to. Dziękuję bardzo. Znaczy 100% ekonomistów ma rację, bo każdy w swoim stylu myślowym, jak powiedział Gufflek. To jest pierwsza sprawa. Druga rzecz to jest kwestia tego, to co już było powiedziane. Oczywiście wiem, że filozofowie nie ma możliwości ucieczki przed tym, żeby to, co mówię, nie zostało zaklasyfikowane jako jedno ze stanowisk filozoficznych. Ale to nie jest mój problem.
To, że ktoś... Druga sprawa to, że filozofowie mają mnóstwo etykietek, żeby to ponazywać. Ja mam wynotowane takie, jak to powiedział Mitterer, na bazie tego paradygmatu dualistycznego, czyli od tych, mówiąc brzydko, od czapy wziętych, przeciwstawnych, od takich dualistycznych par stanowiska, jakie da się skonstruować. Tak, jest realizm naiwny, krytyczny, transcendentalny, konstruktywny empiryzm, instrumentalizm, konstruktywizm społeczno-kulturowy, radykalny, kognitywny, epistemologiczny, pełna zabawa. A później zaczynają się te dyskusje, nie, ale on może jednak nie jest do końca konstruktywistą radykalnym, może jednak ma pewne elementy konstruktywizmu kulturowego. O co chodzi? O to chodzi, że ta dyskusja nie może być konkluzywna. To jest pierwsza sprawa. I to, że to jest stanowisko, które filozofowie klasyfikują jako filozoficzne, super, bo dzięki temu ja mogę robić dalej to, co robię i bez ryzyka zabawa jest. Wręcz przeciwnie, to raczej inni podejmują trud i wysiłek, żeby włączyć mój głos do dyskusji i uznać go za ciekawy głos w dyskusji. To jest pierwsza rzecz. Druga sprawa to jest kwestia tego wpływu. To jest tak jakby do producenta jogurtu ktoś się zgłosił, że, prawda, że te truskawki, które on tam w tym jogurcie ma, to są takie, no coś tam poszło nie tak. No to producent jogurtu powie, dobra, wymienimy truskawki i żebyście byli usatysfakcjonowani, zrobimy w ogóle owoce leśne. I ekonomia behawioralna, eksperymentalna i tak dalej, to jest, proszę zobacz, co on zrobił. Co zrobili ekonomiści? Znaczy pokazali, nie, jeden model nie, ale my mamy mnóstwo innych, prawda? Popatrzcie, mamy to, mamy tamto. Ten jest jeszcze bardziej realistyczny, skoro chcecie używać tego słowa. I ostatnia uwaga dotycząca ekonomii eksperymentalnej. Oczywiście absurdalną rzeczą jest próba, to co oni robili. Na to poszedł niesamowity wysiłek, nie wiadomo po co. Mianowicie próba udowodnienia, że założenia tych przede wszystkim mikroekonomiczne są nierealistyczne. No jeżeli sami mikroekonomiści, nie tyle powiem, że to jest nierealistyczne, tak? Bo Friedman nie mówił, że on uważa, że powinny być nierealistyczne, tylko używał zwrotu, jeżeli w ogóle musicie mówić tym językiem, że jakieś realistyczne, nierealistyczne, to nie są. Ale to w ogóle nie jest problem. To nie jest w ogóle mój problem, to jest jakiś wasz, wewnętrzny. Ja w ogóle mnie nie interesuje ta sprawa. Co oznacza, że oczywiście poszła para w gwizdek, natomiast ekonomia eksperymentalna jak najbardziej. Co do na przykład racjonalności, znów autoreklama, ta zabawa z tym, że coś jest bardziej racjonalne, mniej racjonalne. Na YouTube pokazałem, czy jest ten filmik z tego wykładu, gdzie ja pokazywałem, że ta teoria, którą mam mikroekonomiczna, bardziej pasuje do szympansów, kapucynek i tak dalej, niż do ludzi, prawda? Proszę, to jest znowu kolejna taka ucieczka, prawda? No, mamy świetną teorię, tylko nie do tego gatunku. A kto mówi, że mamy do ludzi tego odnosić, prawda? Czyli w definicji Robinsa trzeba wykreślić słowo human i będzie, że all behavior, tak? To, oczywiście zabawa jest dobra, tylko zwróciłbym uwagę na jeden element, mianowicie, że ekonomiści za każdym razem, jak był kryzys, rozpoczynali dyskusje metodologiczno-filozoficzne o realistyczności założeń, o konieczności rezygnacji z pewnych ścisłych predykcji itd., itd., czym pokazywali, my nie jesteśmy tacy, powiedziałbym, ograniczeni intelektualnie, my mamy, znamy całą filozofię, jest okej. Okay. I wtedy mówią, a nie, to dobra, to weźcie się z powrotem do roboty, macie tu są fundusze, jak odkryjecie naturę bytów ekonomicznych, na to damy 200 tysięcy złotych, prawda? I ekonomiści mówią, dobra, zaczynamy od tego. Nie, przepraszam, za daleko poszło. Zaproponujemy różne możliwe rozwiązania w tej kwestii. To jest niebezpieczeństwo. Oczywiście Friedman 53 to jest jedno ze stanowisk metodologicznych, tyle tylko, że powiedziałbym najbardziej, i tak traktowane zresztą, jako najbardziej prymitywne, obrzydliwe, takie niegodne po prostu metodologii ekonomii. Tyle. To już jest komentarz wartości finansów. Oczywiście. Mamy idealnie 2 godziny, więc myślę, że podziękujemy za tę owocną debatę klaskami.